Za polskim oknem częściowo zima, a tymczasem w kinach grają taką pocztówkę z Włoch, która pozwoli nam się przenieść do lat 80., czyli tamte dni, tamte noce. Jeśli obserwujecie nas w innych miejscach, to znaczy na Facebooku albo na Twitterze, to pewnie już wiecie, że zakochaliśmy się w tym filmie. I możemy recenzję skończyć. That's all, folks. Call Me By Your Name jest trudnym filmem do omówienia, choćby z tego względu, że aż prosi się, żeby po prostu każdy kolejny element fabuły czy relacji między bohaterami opisać, żeby odnieść się do niego, ale też nie możemy zbyt wiele zdradzać. Szczególnie widzom, którzy filmu nie widzieli. Ten film omawia się też na tyle trudno dlatego, że odbiera się go różnymi zmysłami. Bo Luca Guadagnino, czyli reżyser odpowiadający właśnie za Call Me By Your Name, dokonał tutaj moim zdaniem niesamowitej rzeczy. Cały ten wakacyjny romans, bo o tym trochę jest ten film, odbiera się zarówno poprzez to, co widzimy na ekranie, jak i w pewnym sensie poprzez smak, który sobie wyobrażamy, widząc pewne elementy obrazu. Scena z brzoskwiną. Jak i zapach, który od razu nam się narzuca w niektórych scenach. Sama opowieść rozpoczyna się w momencie, kiedy Oliver, bohater grany przez Armiego Hammera, przyjeżdża do Włoch i ma on tam odbywać staż u profesora akademickiego, który zajmuje się, powiedzmy, kulturą antyczną, językoznawstwem. Profesor Perlman jest głową rodziny jednocześnie. I ta rodzina to jest bardzo ciekawy zbiór osobowości mieszkających w takim intelektualnym gnieździe, gdzie rozmawia się kilkoma językami, gdzie czyta się filozofię. Na porządku dziennym jest to, że tłumaczy się po prostu wiersze z niemieckiego na żywo. Jednym z członków tej rodziny jest Elio, który na co dzień umila sobie wakacje tym, że komponuje swoją muzykę, czyta książki i ogólnie jest takim bardzo kulturalnym młodzieńcem. Takiemu to dobrze, co? Esencją tego filmu jest oczywiście relacja naszego młodego 17-letniego Elio właśnie z tym Oliverem, Amerykaninem, który przybywa tam właśnie na te wakacje. I początkowo ta relacja nie zwiastuje tak naprawdę tego, co dzieje się z nią na przestrzeni fabuły. Wygląda na to, że Elio nie do końca pała sympatią do Olivera. Zresztą sam Oliver też jest takim typkiem, którego nie do końca można na początku polubić, bo jest raczej taki lekceważący, a nonszalancki. Wszystkich traktuje takim nara. Facetem, którego bardzo trudno rozpracować do końca, jakie on ma intencje, czego dokładnie oczekuje, ale też przy okazji skupia atencję absolutnie wszystkich domowników oraz nie tylko domowników, ale także mieszkańców miasteczka, bo jest taką osobą, wokół której po prostu cały czas są ludzie, do którego przylegają ludzie. Jest kimś innym, jest takim kolorowym ptakiem, który pojawił się znikąd trochę w tym, powiedzmy, małym miasteczku, w którym wszyscy nawzajem się znają. No i chcąc, nie chcąc, po prostu przyciąga uwagę. Pierwszą rzeczą, która tutaj zaskakuje, jest to, że próżno tutaj szukać jakichś konfliktów czy ogromnej dramy wokół bohaterów. Wchodząc do kina, oczekujemy, że bohaterowie nie będą mieli tak łatwo. Pojawią się jakieś kłody pod nogami, że będą musieli pokonać pewne przeciwności losu, żeby osiągnąć swój cel. Tutaj jest zupełnie inaczej, bo oglądamy bohaterów, którzy po prostu dla siebie są. Spędzają ze sobą czas, coraz bardziej się rozumieją, mimo iż mamy z tyłu głowy, że te wakacje się w pewnym momencie skończą, że będzie musiało dojść do tego rozstania. Tylko będziemy obserwować, w jaki sposób to będzie przebiegać i jak ta relacja się mimo wszystko zakończy, bo jesteśmy przeświadczeni o tym, że ona musi się skończyć. No, jak każdy wakacyjny romans, po prostu. To, co bardzo sprytnie tutaj przeplata reżyser w tej pozornej sielankowości, to są takie pojedyncze ujęcia, które u bardziej, powiedzmy, wytrawnego widza mogą już spowodować trochę inne myślenie o finale tego filmu. Mm-hmm. To znaczy mamy na przykład takie rzucone sceny, powiedzmy, związane z muchami, które nie są przypadkowe, ja jestem o tym przekonana. Mamy oczywiście tutaj też metaforę zakazanego owocu w postaci Morelli, która przewija się znowu przez całą fabułę. W jednej ze scen pojawia się też obraz Mussoliniego, który w pewien sposób podkreśla to, jak społeczeństwo może nadal patrzeć na związek dwóch mężczyzn. W przypadku, powiedzmy, tego obrazu nasi bohaterowie od razu go wyśmiewają, więc mamy taką beztroskę podkreśloną tego wszystkiego, a z drugiej strony wiemy, że Oliver, jako bardziej doświadczony, mając już pewne przeżycia za sobą, wie, jak to się skończy. Trochę na początku też można to wyczuć w tej relacji, że on nie chce do końca się zaangażować w to i pozwolić, żeby Elio wszedł w to na 100% i poświęcił tam piękny czas swojego dorastania na coś, co nie będzie mogło mieć pozytywnego finału. To jest, wydaje mi się, w tym obrazie bardzo piękne, że z jednej strony mamy tę beztroskę, taką te wakacje i tak dalej, a z drugiej strony pod skórą cały czas się kłębi to, że
to się nie może dobrze skończyć. No i właśnie, bardzo ciekawa jest tutaj ta relacja między tymi bohaterami, bo mamy te różnice wieku. Widać, że Oliver jest dużo bardziej doświadczony i troszeczkę już więcej przeżył, a Elio cały czas odkrywa siebie, odkrywa swoją seksualność. Bo to jest też film o dorastaniu. Tak, tak. Mimo iż oni obydwoje flirtują z dziewczynami z miasteczka, to wiadomo, że któreś serce musi zostać złamane, no bo tutaj ta relacja wychodzi na pierwszy plan i ona jest najważniejsza. Bardzo trudno jest mówić o tym filmie, nie używając takich słów jak sensualny, zmysłowy. Bo też jest tak, że jest to podkreślone w dialogu w ogóle. Cały czas przewijają się tutaj wizerunki greckich czy rzymskich posągów, które prowokują do tego, żeby ich pożądać. Tak jest dokładnie w dialogu w tym filmie i tak jest też z tymi bohaterami. Oni są w pewien sposób wyidealizowani, powiedzmy. Mhm. Armie Hammer wygląda jak grecki półbóg, co najmniej. Nie w pierwszym filmie, ale... No ale tutaj jest to wyjątkowo podkreślone tym słońcem, tym jak woda tam na tych ciałach w ogóle, no jest pięknie. W ogóle jeżeli ktoś lubi po prostu patrzeć na pięknych ludzi, to to jest absolutnie film dla niego. Też dzięki temu, że mamy cały czas odniesienia do akademickiego rodowodu całej tej rodziny i tego gościa, mamy pokazaną przepiękną walkę właśnie intelektu z emocjami. Wiemy, doskonale wiemy, że wszystko, co robi nasz mózg, i tak przegra z tym, co czujemy. Że niezależnie od tego, ile wiesz, ile pracujesz, ile się uczysz, przyjdzie ktoś, kogo pokochasz i... So what do you do around here? Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night. Sounds fun. All right, later. Nie jest w stanie może zachwycić nie wiadomo jak scenariuszem. I nie ma tam oczywiście żadnych tez, które zmienią twoje postrzeganie świata o 180 stopni. Nawet reżyser w pewnym momencie wykłada pewne karty na stół podczas sceny dialogu ojca z synem w finale. Która jest doskonała, absolutnie. Jest rewelacyjnym podsumowaniem tego filmu. Sposobem, żeby każdy z nas mógł się do tego odnieść. Niezależnie od własnej orientacji czy własnych przekonań, bo to jest bardzo uniwersalne przesłanie, tak. Mimo wszystko. Ta scena dialogu mi osobiście przypominała Buntownika z wyboru i sławny monolog Robina Williamsa, który po prostu czapki z głów. Tutaj jest dokładnie to samo, to znaczy ja byłem w fotelu, słuchałem tych słów i chłonąłem absolutnie każdy, wierzyłem w każde słowo, tak. Które pojawiało się właśnie to też z ust ojca. Piękne, że tu jest mnóstwo prawdy w tym filmie. I tutaj może przejdźmy w tym momencie do aktorstwa, bo ja tak. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że Armie Hammer w końcu dostał jakąś rolę, w której może się wykazać, która była dla niego wyzwaniem i zrobił to naprawdę, naprawdę dobrze. Już od czasu Social Network bardzo kibicowałem mu, żeby pokazał się w takiej trochę bardziej wymagającej roli. Miał po drodze kilka gorszych wyborów, ale wydaje mi się, że teraz wraca na właściwy tor. Ta postać też jest wielowymiarowa i nie możemy jej traktować tak wyłącznie na jednym poziomie i postarajcie się, kiedy będziecie oglądać ten film, właśnie skupić się trochę na tym, co jest głębiej w tym gościu. To jaki nie jest on ma dokładnie tak, charakter? Że on tam przyjechał uwieść jakiegoś młodzieniaszka. No. Ci bohaterowie od samego początku nie są do końca określeni. My ich musimy poznać, żeby wiedzieć, czy oni mają szczere intencje, czy któryś z nich będzie chciał wykorzystać drugiego w jakikolwiek sposób. No bo... I aż do samego końca nie wiemy, jak się to rozwiąże. Sam Elio też jest taki dosyć pretensjonalny i też jest trochę dupkiem, szczególnie w stosunku do dziewczyn. O i właśnie, Timothée Chalamet. Największe odkrycie chyba tego sezonu aktorskie. Miłość. Rewelacyjna rola. To jest nieopatrzona twarz i nie wiesz do końca, jaką on jest osobą na co dzień, więc widzisz tego chłopaka tylko jako tego chłopaka, tak. A nie jako aktora, który gdzieś tam występuje w tej roli i nie wiadomo, czy jest heteroseksualistą, czy homoseksualistą w prawdziwym życiu, ale wypada to na tyle autentycznie na ekranie. Ja wierzyłem. Ja jestem absolutnie nim zafascynowana w tym momencie, bo uważam, że wykazał się niesamowitą dojrzałością w tej roli. Oczywiście w Lady Bird też jest świetna, chociaż tamta rola jest dużo mniejsza i jednak taka, powiedziałabym, symboliczna. Ta jest znowu wielowymiarowa, głęboka, bardzo mocna, bardzo emocjonalna. Uważam, że to będzie gwiazda. Call me by your name and I'll call you by mine. No i właśnie taki jest ten film. To znaczy jest taką pocztówką z Włoch z tych lat 80. Pozwala się zanurzyć w tym świecie, troszeczkę właśnie się oderwać od tej szarej polskiej rzeczywistości. Dla mnie to jest film bardzo uniwersalny. Trochę skąpany w klimacie filmów Bernardo Bertolucciego. Skąd jego trochę. Trochę. I oczywiście w klimacie Nienasyconych, czyli poprzedniego filmu tego reżysera. Gdyby nie ta chemia między głównymi bohaterami, między aktorami, którzy odgrywają rolę głównych bohaterów, myślę, że ten film nie miałby takiej mocy, takiej siły. To mógłby być romans jak każdy inny, nie.
niezależnie od tego, czy to jest para heteroseksualna, czy homoseksualna, czy jakakolwiek inna. Udało się, casting jest absolutnie fantastyczny, nie ma tutaj słabego punktu, jeżeli chodzi o kreację. Scenariusz jest precyzyjny mimo wszystko i ta historia po prostu jest w stanie poruszyć. Dla mnie to jest bardzo mocne 5 z ogromnym sercem. Uważam, że jest to jeden z najlepszych filmów tego roku na razie i może będzie jednym z najlepszych filmów tego roku w ogóle. Ja więc myślę, że polecam. Tak, bo moja ocena to jest 5,5 z sercem. To jest dla mnie drugi, jak na razie, najlepszy film tego roku, a ten pierwszy najlepszy będziemy omawiać Za parę dni dosłownie. Ja jestem zachwycona, po prostu ja weszłam do tego świata na 100% i polecam wam, żebyście najlepiej poszli do jakiegoś małego kina, usiedli w pierwszym rzędzie, żeby wam nikt nie przeszkadzał, żebyście byli sam na sam z bohaterami i zostańcie do samego końca po prostu, naprawdę. I ja uważam, że w tym filmie jest dużo, dużo więcej niż można wyłapać nawet po pierwszym sensie. Będę go oglądać przynajmniej raz w roku i kocham ten film. I tutaj mój mały apel. Ludzie, jeżeli coś się jeszcze dzieje podczas napisów końcowych, to do cholery jasnej zostańcie w miejscach i obejrzyjcie film do końca. Szczególnie na tym filmie, bo ta scena to jest jedna z najważniejszych całym tym filmie, naprawdę. Pamiętajcie, że jeżeli jesteście zainteresowani tym, jakie recenzje będą wychodziły w najbliższym czasie, to koło subskrypcji jest taki przycisk z dzwoneczkiem i dzięki temu będziecie dostawać też powiadomienia z naszej karty społeczność, w której bardzo często pokazujemy okładki nadchodzących materiałów. Dajcie nam znać oczywiście w komentarzach, co wy myślicie o tamte dni, tamte noce, z jakimi wrażeniami wiązał się wasz seans i czy odbieracie go równie emocjonalnie jak my. No i to by było na tyle od nas. Do zobaczenia w następnych odcinkach.